Wszyscy będą tak zdolni, żeby dać się gdzieś do ekstraklasowych drużyn w Poznaniu, w Zielonej Górze, w Łodzi, w Pile, tak? Kończymy w wieku 18-19, jeżeli się nie mylę, młodzieżowcy kończą. Dofinansowanie już do 16 roku życia. 18-19 lat jest młodzieżowiec się kończy, na którego mogą być przeznaczone środki ze sportu dzieci i młodzieży. W wyjątkowych sytuacjach można do 21 roku życia. I kończy się przeważnie z doświadczenia klubowego. Wiem, że w momencie, kiedy zawodnik albo pójdzie na studia, jeszcze może się utrzymać i być w drużynie, lub kiedy kończy studia, a nie załapie się do kadry narodowej i nie jest finansowany wtedy dalej. Ale to jeżeli ma mądrych trenerów, jeżeli ma mądrych ludzi, którzy z nim pracują od dzieciństwa, to jest ukształtowane i myślę, że wtedy mu nie przychodzą różne rzeczy do głowy. Panie dyrektorze, ja się odniosę do pana powiedzmy. Proszę bardzo, pan wiceprezes Jacek Ziemec. Ja z szacunkiem, nie jest to w sportach drużynowych do zrobienia, to co pan mówi, bo nie wymyślajmy czegoś, czego nie robi nikt na świecie. Tego nie ma. W Polsce nie ma nic. Jeżeli klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży, to powinien moim zdaniem posiadać drużynę seniorów. Ja już nie mówię, że na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi. Natomiast powinien ją posiadać, bo tak jak tu kolega wspomniał w wieku 16-17 lat, a co zrobimy w momencie, kiedy rodzice są biedni i nie stać nas na wysłanie chłopca czy dziewczyny do Poznania, do Szczecina, co wtedy zrobimy? Ale Szkoła Mistrzostwa Sportowego nie potrzebuje dodatkowych pieniędzy na to, żeby kogoś wysłać. Panie dyrektorze, naprawdę nie wymyślajmy. Mówimy o tym, że nie interesuje nas, czy miasta wydawanie pieniędzy na to, że panowie uprawiają po południu, po pracy, amatorską jakąś dyscyplinę i akurat ona jest w trzeciej czy w czwartej lidze. A nie jest to pełen wyczyn, tak? Te środki warto przeznaczyć na młodzież. Ja się z tym nie zgadzam. I młodzież będzie finansowana, sport dzieci i młodzieży. Oczywiście, dobrze, no, powinniśmy finansować sport dzieci i młodzieży, natomiast zespół seniorów musi być. Ja bym proponował, żebyś prowadził i dawał głos, tak? Bo tak...